za 10 punktów w 20 meczach. Dopiero po raz pierwszy turnieje triumfowej na własnej tafli. Także bramkarze w ramce zespołu gospodarzy Michał Laskiewicz, w ramce zespołu SMS-u U20. Dokładnie do Legii, uderzenia z dystansu i szansa 1-0. Paweł Hejka, pierwsza minuta, 38 sekunda i gospodarze bardzo szybko rozpoczynają strzelanie w tym spotkaniu. Uderzał Kuzalski z linii niebieskiej, turyńskiego klubu na reprezentację nie pojechał. No i SMS atakował, zespół Nesty Mirę zdobył drugą bramkę. 2-0, Piotr Kuzalski uderzał z linii niebieskiej. Zobaczymy, czy któryś z zawodników jeszcze ten krążek przed Mateuszem Studzińskim dopnął, czy... Fraszko przejechał, z prawej są do lewej, Fraszko Rajt między zawodnikami, no i objechał całą partię lodu, no i jest trzecia bramka. Tak jest, Mariusz Kuchliński, no ale duża zasługa w tej bramce dla Bartosza Fraszki, który sobie bezkarnie jeździł z jednej strony lodu na drugiej. Defensywy zespołu SMS-u 20, teraz dosyć szczęśliwie krążek dotarł do Kukuszki, na Kukuszkin. Mingę, pojawił się już Kalinowski, jest 4-0, Michał Kalinowski po raz drugi wpisał się dzisiaj na listę strzelców. I bramka numer 4, gospodarze bardzo szybko, w 13 minucie i 42 sekundzie, po raz 21 minuta, już drugi karny dla zespołu gości. Zobaczymy, czy Gościński pokaże się lepszy od Skrodziuka. Tak jest, dosyć sprytnie. No i zdobywa tą bramkę, no teraz świętuje zdobycie tego gola. Ręce z numerem, takie wzory do naśladowania dla młodych chłopaków, był wtedy ten tercet zawodników, no ja troszkę się rozgadałem o tych zawodnikach, a Piotr Winiarski zdobywa piątą bramkę dla gospodarzy. 29 minuta i 21 sekunda, Winiarski SMS-u, no ale z takiego nie miało miejsca. Kalinowski, jest szósta bramka, Kalinowski dograł, Mingę trafił. 4 sekundy przed końcem tej tercji, więc ta tercja także dla gospodarzy będzie wydana przez miejsce. No ale teraz się znalazł. W końcu trafił Jarosław Dołęga, trochę tak od niechcenia, także przyłożył łopatkę kija, no ale mając już całą odkrytą lewą stronę bramki, nie miał kłopotu z pokonaniem po raz siódmy Mateusza Studzińskiego. 48 minuta i 59 sekunda. Jarosław zatrzymany przez... Znaczy SMS-u jest bramka. Jest bramka kapitana zespołu SMS-u 20, Patryk Sul. Sam sobie wywalczył ten krążek, no i posłał go do toruńskiej bramki. 51 minuta i 42 sekunda, kapitan zespołu. Częstochowy, można powiedzieć, no ale ataki Torunia też nie są jakoś zabójcze, niebezpieczne. Teraz Kukuszkin znalazł miejsce przy bliższym słupku, no i pokonał bramkarza gości. No mówiłem, że jeżeli Kukuszkin sam nie weźmie krążka, nie uderzy, to chyba koledzy w tej 10 miejsce po pierwszej rundzie rozgrywek sezonu zasadniczego. Tak jest, w tym momencie koniec meczu. Nesta Mirez 8, SMS-u 20, Sosnowiec 2. Przypomnijmy szybko, strzelców bramek dwukrotnie. Michał Kalinowski zdobywał bramki dla gospodarzy. Hejka, Kukliński, Winiarski, Mingę, Dołęga i Kukuszki. Natomiast dla gości trafił Kamil Gościński i Patryk Wsuł.